Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. To takie na ulicy sprzedawca na jesień. Pojawia się bardzo dużo takich sklepików z kukurydzą i ziemniakami. I ja właśnie, o tutaj jest, jak to się nazywa, pomarańczarka. I kupiłem sobie dwie kukurydze, 12 juanów, to jest $1,5. Rozmawiałem z nim, ile on sprzedaje tych kukurydzy i tego wszystkiego w ciągu dnia. Okazuje się, ziemniaki i kukurydza, czyli taka kukurydza wychodzi po 80 centów. No on sprzedaje, powiedział mi, 70 kukurydz i około 100 ziemniaków. I on się po różnych takich małych osiedlach tutaj przemieszcza. Widzicie, tutaj ma piec w środku. Tutaj sobie dokłada tutaj tego ogrzewania. Tutaj ma te ziemniaki, czyli sprzedaje jakieś 100. A liczby na okrągło 200. $200 dziennie, go nikt nie goni. Piękna sprawa. Ja pytałem się, jak on tutaj gdzieś niedaleko na wsi mieszka. Ma tą trójkółkę zaparkowaną gdzieś na jakiejś starej budowie. Tutaj ma w środku, widzicie, kukurydzę. Tutaj to Ferrari jest zrobione jako trójkółka elektryczna, elegancko. I on sobie tak zarabia i go tutaj nikt nie goni. A ma własną wagę, że można tutaj na wagę kupić. No i tutaj ma takiego troszeczkę drzewa, tam gdzie sobie uzbiera jakiegoś drzewa czy coś takiego. A dodatkowo jest kaucja za butelki, także widać, że butelki też zbiera. No i ma taki maluteńki biznesik. Tutaj w tych są powkładane ziemniaki, tutaj jest włożona kukurydza. O, widzicie, tak to wygląda elegancko. A, siecie. I to się właśnie tak powolutku to pogrzeje mu, podgrzewa, a gotowe ma już tutaj upieczone takie ziemniaczki, one są bardzo słodziutkie, bardzo słodziutkie. Widzicie, jak się tutaj karmelizuje ten cukier na tym ziemniaczku? No i obrał mi to moją kukurydzę z tych łusek, tutaj elegancko obrana jest. Czasami sobie kupuję kukurydzę, czasami sobie kupuję ziemniaczka, bo to jest bardzo fajna sprawa. Szczególnie przy takiej zimnej pogodzie, 16 stopni Celsjusza, dzisiaj no to już u nas mrozy syberyjskie. Codziennie jest u mnie pod blokiem, codziennie sobie tak zarabia. A, ciekawostka. Ma Alipay i ma WeChat do płacenia, także bardzo wygodnie wbija mu tam na konto. Te szuflady, widzieliście, trzy kukurydze, trzy ziemniaczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bardzo fajna sprawa na zarobek. I ja kupuję i tutaj koledzy na osiedlu. Często kupujemy, znajomi, jak wracamy czasami do domu, bo zanim czy tam kolacja będzie gotowa, czy tam nawet jak nie ma kolacji, tylko pomiędzy wejściem do domu a prysznicem i wyjściem na kolację na zewnątrz, to taka fajna zagrycha. A chińskie ziemniaki są bardzo, bardzo słodkie. Słodsze niż to amerykańskie, muszę wam powiedzieć. Bardzo słodkie. Bardzo słodkie, także, ale smakują cudownie i są pełne, jak to się mówi, błonnika, także po zjedzeniu ziemniaka bardzo dobrze działa perystaltyka jelit. Widzicie, tam takie ma to podgrzewane, tam taki malutki ogieniek się kręci i fajny pomysł na biznes przede wszystkim. Fajny pomysł na biznes i przede wszystkim ma kapitalny snack, przynajmniej dla mnie. Ja to bardzo lubię i bardzo cieszą takie drobne rzeczy. Mała rzecz, a cieszy. I tutaj nikt go nie goni. Żadne policjanty, od kiedy znieśli po tym wirusie te regulacje, że tylko tam były jakieś specjalne miejsca do handlowania, czy dawali im 15 minut w jednym miejscu, teraz to już nikt kompletnie nie przegania, pozwalają ludziom powoli, spokojniutko handlować. Okej, zajcie, siesienia. A i on tak podjeżdża sobie, widzicie, sprzeda tutaj parę, jedzie tam na następne. Pokazywał, gdzie jedzie na następne osiedle i on to sprzedaje. I tak to mu się bardzo fajnie kręci. Tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat.